Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Ciebie, Dorotko, witam szacownych słuchaczy. To jest podcast grupy TROP, związany z naszym tematem miesiąca pod tytułem Troska. W tym miesiącu zajmujemy się na różne sposoby troską. A właściwie troszczeniem się. W tym podcaście wystąpi Dorota Szczepan-Jakubowska i Jacek Jakubowski. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Będziemy rozmawiać o Twojej fascynacji nowej i nowej, robionej już od wielu, wielu lat, ale która w tej chwili właśnie dojrzała i zmieniła się cykl, z którego niezwykle ludzie korzystają. Wiele lat temu Jacek Santorski wydał dwie książki, które miały tytuł Eneagram. I jako młoda terapeutka szalenie się tym zafascynowałam, przeczytałam i przez wiele lat ten sposób myślenia o ludziach przesączał się do mojej praktyki, aż zdecydowałam, że czas poprowadzić na ten temat kurs. I ten kurs okazał się być przełomowym doświadczeniem w mojej pracy z Eneagramem, ponieważ bardzo wiele założeń, które są takimi żelaznymi, ikonicznymi założeniami w Eneagramie oryginalnym, okazało się nie być dla mnie tak mocnym pewnikiem. Bardzo pomogli mi uczestnicy pierwszego pilotażowego kursu, w którym sformułowaliśmy założenia Eneagram by TROP i w tej chwili praktykujemy to podejście, które z jednej strony inspiruje się myśleniem eneagramowym, a z drugiej strony inspiruje się bardzo podstawowymi filarami metody TROP, a więc pracą na mocnych stronach, a więc dostrzeganiem potencjałów, a więc komunikacją empatyczną, rozwijaniem takich kompetencji jak na przykład umiejętność bycia tu i teraz czy sprawczość. W międzyczasie mówiłaś o tym, że Eneagramem zainteresowały się też rozmaite ośrodki akademickie, praktyczne i że tam także idzie niezła praca i obróbka tej pierwotnej wersji i się to sprawdza i pracuje się nad tym? Tak. Eneagram jest dosyć dobrze przebadany, między innymi przez Uniwersytet Stanforda. Zauważyliśmy bardzo silną korelację między wynikami Eneagramu a różnymi typologiami bardzo uznanymi, na przykład MBTI. Także Eneagram, wbrew swojej tajemniczej nazwie, jest jednak czymś mocno osadzonym w badaniu osobowości. Ale dzisiaj chciałabym powiedzieć o pewnym specyficznym aspekcie tego podejścia Eneagram by TROP, mianowicie o sposobie troszczenia się. Bo pewną częścią Eneagramu jest pokazywanie, że naprawdę jesteśmy różni, choć jednocześnie tak bardzo podobni. I że wzajemne, głębokie zrozumienie, w jaki sposób realizujemy tą najpiękniejszą część naszej osoby, czyli zdolność do troszczenia się o innych, jest też podstawowym warunkiem dobrego układania relacji. To, co jak mi opowiadałaś, czy jak temu towarzyszę, też czytam, to rozumiem, że to jest niezwykła, taka strasznie ważna rzecz, związana z troszczeniem się o osobę, która z definicji jest inna. W Eneagramie każdy ma swoją jakąś, jakieś cechy, jakieś role pełni, tak? Jest, szuka siebie i jednocześnie wspólnota tworzy się właśnie w oparciu o to, że jesteśmy różni, a to, co wspólne, to, że mamy być sobą. To jest taki paradoks, że prawie każdy człowiek chciałby być przydatny, pożyteczny, chciałby, żeby jego mocne strony służyły nie tylko jemu, ale innym. I to nie jest utopia. Po prostu myślę, że ludzie z gruntu chcą być akceptowani za swoje mocne strony i chcą być użyteczni. Problem polega na tym, że każdy z nas ma też pewne wyobrażenie na temat tego, co jest mu potrzebne i na czym polega pomoc. I nie zawsze zauważamy, że takie dobre w intencji wysiłki drugiej strony
mogą przynieść nam wiele korzyści i wiele satysfakcji, jeśli tylko właściwie zrozumiemy intencje. Ja chciałabym powiedzieć trochę o różnych rodzajach pomagania w duchu Enneagram by Trop, o różnych rodzajach troszczenia się. No więc wyobraźmy sobie osobę, do której przychodzi ktoś ze swoją pracą. Może być to dziecko do opiekuna, może być to pracownik do swojego szefa, może być to żona do męża, która chciałaby od niego recenzji jakiegoś fragmentu swojej pracy. A on bierze długopis i poprawia słowo po słowie, litera po literze, poprawia i cały się zasapał jakby w zaangażowaniu w tej czynności. To jest osoba, dla której faktycznym aktem takiej dobroczynności jest doprowadzanie do perfekcji. I będzie tak długo pracować nad tym tekstem, nad tą pracą, nad tym dziełem, aż oboje uznają, że jest perfekcyjne. Bywa to trudne. Ale to, co chciałam powiedzieć, za tym stoi prawdziwie dobra intencja. To jest bezcenne, wydaje mi się, dla naszej pracy trenerskiej czy coachingowej, dla trenerów i coachów, dlatego że to jest właściwie praca nad samoświadomością i nad tym, w jaki sposób ja mogę efektywnie komuś pomóc. Tutaj się kłania coś, co jest w naszej metodzie bazowej i podstawowej, wiem, że też to stosujesz w Enneagramie, mianowicie kontakt i kontrakt. Jeżeli my się umówimy na to, że ja ci w ten sposób pomagam, bo taki jestem, no to ty to możesz zaakceptować albo nie i po prostu idziemy w to. Jeżeli ja to robię nieświadomie, ponieważ mam taką cechę, ale nie wiem o niej i w jakim sensie ją narzucam, wymuszam perfekcyjność drugiej osobie, no to ona może to odczuć jako inwazyjność, jako coś, co trudnego, chociaż w intencji jest to pomaganie. Czyli jeżeli masz taką cechę i w ten sposób lubisz pomagać, w Enneagramie taka osoba nazywa się jedynka, w Enneagramie by Trop, to musisz zadbać o kontrakt, czyli o dopytanie, czy rzeczywiście to jest to, czego twój partner, partnerka, dziecko w tym momencie najbardziej potrzebuje. Ale teraz chciałabym opowiedzieć inną historię. Wyobraźmy sobie kogoś, kto całe życie jest skupiony na dobru innych ludzi. Kto zawsze, na kogo zawsze możesz liczyć. Kto zawsze odpowie sercem na każde twoje wezwanie. Dla kogo troszczenie się jest takim naturalnym żywiołem. I wyobraźmy sobie sytuację, że rozmawiasz z taką osobą o swoich problemach i w pewnym momencie orientujesz się, że to, co ta osoba przeżywa w związku z twoimi problemami, to jest tak wielkie, tak potężne i wszechogarniające, że twoje problemy stają się takie przy tym malutkie. To jest osoba, która w Enneagramie nazywa się dwójką i jest na ogół niezmiernie lubiana i budzi ogromne zaufanie, ale... No, to jest to znany mi mechanizm. On znowuż musi się opierać na samoświadomości. Jeśli mam taką cechę, to muszę wiedzieć, że mam pomagać, a nie zatopić się w swojej chęci pomocy i w swojej trosce. I wtedy ta troska jest dozowana w takim stopniu, jak jest potrzebna tej drugiej osobie. Znowuż samoświadomość swojej roli, prawda? I troszczenie się o siebie i o innych, tylko takie meta troszczenie się, bo tutaj tym podstawową rzeczą jest troska, a to jest taka meta troska, żeby nie zalać kogoś swoją troską. Tak jest, czyli dla tej osoby bardzo ważne jest widzenie jasnych granic między swoją potrzebą pomagania i swoją potrzebą wchodzenia w empatyczny kontakt, a czyjąś potrzebą przyjęcia na klatę w momencie, kiedy mam kłopot jeszcze mojego przeżywania. To jest bardzo ważne, bo u terapeuci systematycznie, trenerzy systematycznie spotykają się z sytuacją, kiedy ktoś opowiada im o swoich problemach. Przypomina mi się filmik o empatii, który zrobiła Ashoka, gdzie sztuką empatyczną, którą się też pomaga dzieciom uczyć, jest umiejętność podejścia do osoby, która płacze z pytaniem, czy jej pomóc. Bardzo często ta osoba mówi, nie, chce być sama. I wtedy takie mądre dziecko mówi, dobra, okej, i odchodzi. I ta osoba dalej jest niby sama, ale gdzieś w tle jest ta druga osoba, ale ona nie atakuje.
To nie jest atak pomocnej ręki, to nie jest, no przestań płakać, bo już, czyli tutaj jest możliwość na eneagramie wyćwiczenia takiej naturalnej, no nienaturalnej, takiej mądrej, mądrego sposobu troszczenia się o drugą osobę. No to jeszcze jedna historia. Wyobraźmy sobie osobę, dla której najważniejsza jest rodzina, zespół, krótko mówiąc, bliskie otoczenie społeczne. Właściwie ta osoba jest tak bardzo skoncentrowana na trosce o swoje najbliższe otoczenie, że dalszy świat schodzi u niej na dalszy plan. Otóż zwykle, jeżeli na przykład jest taki ojciec w rodzinie albo taki trener, to wszyscy są mega zadowoleni, ponieważ czują się z tą osobą bardzo bezpiecznie. Ma ona pewną cechę, a mianowicie ma dar przewidywania niebezpieczeństw. Czyli potrafi tak zadziałać, żeby stworzyć nie tylko złudne poczucie bezpieczeństwa, ale naprawdę, zarówno od strony psychologicznej, jak i od strony takiej bytowej, zapewnić ludziom bezpieczeństwo. Gdzie tu jest ale i trudność? No mianowicie w tym, że bardzo duża część aktywności tej osoby, w eneagramie taki typ nazywa się szóstką, więc bardzo duża część aktywności szóstki jest motywowana strachem i ten strach potrafi zdominować relacje. Ten strach jest z jednej strony źródłem pewnej przenikliwości w zabezpieczaniu się, a z drugiej strony może być tak, że zaniepokojona szóstka no w pewnym sensie zarazi innych napięciem. To jest szczególnie ważne dla trenerów i to, co mówisz, po pierwsze to napięcie, ale po drugie, jak pracowałem teraz nad sytuacją edukacyjną i nad poczuciem bezpieczeństwa, to się jakoś dla mnie jasno okazało, że wprawdzie na początku różnych zajęć trener musi takie poczucie bezpieczeństwa zapewniać, ale celem trenera jest to, żeby ludzie mieli poczucie bezpieczeństwa niezależnie od niego, żeby je znaleźli w sobie. Jeżeli ja za bardzo daję to poczucie bezpieczeństwa, to nigdy osoba, która jest jakoś ode mnie zależna, nie stanie się samodzielna w tym poczuciu bezpieczeństwa. W związku z tym utrzymuję układ zależnościowy, który jest nierozwojowy ani dla mnie, ani dla tej osoby. Czyli daj też innym zakosztować pewnego ryzyka, pozwól im się zmierzyć, żeby poczuli swoją siłę, a ty trudno, musisz pracować nad sobą i ze swoim strachem o ich bezpieczeństwo jakoś sobie radzić. Myślę, że to jest strasznie ważne dla rodziców, którzy boją się wypuścić dzieci spod skrzydeł. Bardzo ważne dla rodziców, ale myślę również, że to jest bardzo ważne dla liderów, dla których często zabezpieczanie swojego zespołu jest wręcz zawodowym nawykiem, szacowanie ryzyka. Jeżeli wchodzimy w taki okres dziejowy, a myślę, że wchodzimy, w którym zależy nam na pracownikach samodzielnych, elastycznych, odważnych i kreatywnych, muszą się gdzieś tego nauczyć. To jeszcze jeden typ, ostatni do opisania, to jest ósemka. To jest osoba, która troszczy się o innych poprzez organizowanie im świata. Ósemka to jest osoba, która widzi struktury, widzi jak coś trzeba ubrać w ciało, ma zwykle wielką ideę i na pewno jest bardzo zaangażowana nie tylko w troskę o pojedynczych ludzi, ale o takie dobro ogólne. A więc zazwyczaj jest to lider działań, które prowadzą do tego, że jakieś grupy społeczne albo jakieś środowiska idą do przodu. Jest tu jednak ale. Takiej osobie, pomimo jej szczerych intencji i dobrych chęci, łatwo jest zgubić z oczu pojedynczego człowieka. Idea bywa też trująca. Ty jesteś innowatorem społecznym. Myślę, że spotykasz wiele osób, dla których wielkie idee są chlebem powszednim. Jak sobie z tym radzić? No ja widzę, że właśnie sam w tej chwili na przykład robię takie rzeczy, żeby nie stracić z oczu, ale też widzę wspaniałych kolegów, którzy robią projekty ogólnopolskie, robią bardzo wielkie rzeczy i jednocześnie mają trudność w budowaniu relacji, konsekwentnej pracy z najbliższymi współpracownikami. Ja mam wrażenie, że to wszystko, co mówisz,
jest fascynujące dla osób, które pracują z innymi ludźmi, bo w tym jest coś takiego jak równowaga mojej tendencji, czyjejś osobistej tendencji, z jej użytecznością dla innych. I łapanie tej równowagi, prawda, tego, że no ja tak mam, ja tak lubię, no ale jak się wkomponować w relacje z innymi, którzy też jakoś mają. I w tym momencie, jeżeli ktoś umie, tak jak na twoich zajęciach z lotu ptaka, popatrzeć na zespół, w którym są osoby, z których każda coś ma, no to można z tego tworzyć kompozycję, a nie tygiel żrących się indywidualności. No to jest strasznie ważne, co mówisz. Myślę, że zrozumienie intencji jest ważne, ale również pewna elastyczność, która się tworzy przez to, że ludzie po prostu uczą się od siebie określonych zachowań. Myślę, że jeżeli idzie o tą ósemkę, o której ostatnio rozmawialiśmy, to dla niej na przykład szalenie ozdrowieńcza jest kontakt z tą osobą, która jest tak wylewnie empatyczna, czyli dwójka, którą omawialiśmy na początku. Oczywiście ósemka może być coraz bardziej samoświadoma i musi być, ale ten lider z tendencją do dominowania nad rzeczywistością potrzebuje uzupełnić swoją siłę o to ludzkie, proste współczucie dla konkretnego człowieka. On po prostu musi otworzyć serce i tego właśnie uczą się ludzie, obcując dość blisko ze swoimi mocnymi stronami, doświadczając, jak pięknie jest również być w pobliżu, w ogóle w cieniu takiej osoby. To, co jest dla mnie fascynujące, jak się przyglądałem, w jaki sposób to przebiega, ten enneagram, to, że to jest niezwykle głęboka praca. No, można by ją porównać z głęboką pracą terapeutyczną, tylko nie nad problemami, a nad docieraniem do swoich talentów, do swojej siły. Oczywiście też nad problemami, które z tego wynikają, ale jest różnica między tym, kiedy siadamy i zaczynamy szukać swoich zahamowań, trudności. To się robi na terapii i bardzo dobrze, że terapia na świecie istnieje. Natomiast w tym podejściu to jest głęboka praca nad uświadamianiem swoich mocy, ale też ich ograniczeń i ich kontekstów. I to jest w enneagramie niesamowite, że można się bardzo głęboko nad sobą pracować, ale w wersji obcowania z własnymi i cudzymi mocami i talentami. Dlatego właśnie ja przeżywam kurs enneagramu jako coś bardzo wzruszającego, jako coś bardzo rozwojowego, szczególnie dla osób, które mają już sporo doświadczeń z zajmowania się innymi. Dla trenerów, dla coachów, terapeutów, dla liderów. Jesteśmy w miesiącu, który w grupie TROP jest miesiącem troski. Chcielibyśmy, żebyście troszczyli się jak najefektywniej. Chcielibyśmy, żebyście wiedzieli, jakie są wasze mocne strony w trosce i pamiętali, że troska ma też pewne zawiłości. Rozmowę prowadziła Dorota Jakubowska i Jacek Jakubowski z grupy TROP. Zapraszamy serdecznie na kurs Enneagram, na trening interpersonalny i na inne formy rozwojowe, które pomagają nam lepiej zrozumieć, jak różnymi formami troszczenia się i pomagania świat jest wypełniony.